negocjowałeś, że masz po 400 tysięcy nie, na live. Nie, 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 mój drogi. No ja ci mogę powiedzieć, jeśli włodarze pozwolą, ja bardzo chętnie powiem, na jak wyglądały te negocjacje. Nie mogę powiedzieć, że handlowałeś Pandorą, natomiast rozmawialiśmy o tym i ty mówiłeś, że masz teraz znacznie większe wyświetlenia. Ja to powiedziałem, co uzasadnia... to daj się wypowiedzieć Krzysztofowi. Słuchaj, mieliśmy spotkanie w ambasadzie GOATS, przyjechałem Jar z Rafałem i rozmawialiśmy o walce. I czy Rafał sam nie powiedział wtedy, że rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć? Nie, zapytaliśmy się ciebie, za ile chcesz zawalczyć. W rozmowie padło, rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego.